Natalia Morska Piechota. W rosyjskim internecie znają ją wszyscy. Zobaczcie sami. Natalia Morska Piechota! Ja się zjadę za ród! A ty wolisz od suda! U mnie drzwi w Moskwie! No ja cię teraz zrobię tutaj. Prosicie, a was nie mówię 1 rubla na drogę? U was drzwi w Moskwie. No, tak on w Moskwie, a ja wrodzie jak w drugim kulturnym городе. Да ладно, посиди, дружок. Ты пары до времени. Давай, давай. Серьёзно, на первый канал. Я сказала, стартуем. Что делаем? Стартуем. Серьёзно? Дох выдох, упал, отжался. Бля, если я начну стрелять, я тебя отстреляю, потому что у тебя ниже пояса. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? Я про это заплачиваю. Бля, не хватает, не про это. Простите, ради бога, просто не за проезд передаем там. Ну что, дружок, мне номерочек твой списать? Да-да-да. Отлично. Кстати, ты уволен. Да-да-да. Кстати, пошел нахуй! Тварь! Дорожай! Давай, иди нахуй. Wideo zaczęło podbijać sieć w roku 2013, kiedy przypadkowi ludzie nagrali wybuch dziarskiej mieszkanki Petersburga. Później pojawiło się jeszcze kilka wideo z nią w rolach głównych, a potem kobieta całkiem zniknęła z przestrzeni publicznej i jak podają środki masowej informacji, prawdopodobnie spędziła trochę czasu w szpitalach psychiatrycznych. Na filmach było dość wyraźnie widać, że kobieta nadużywa alkoholu. Z tego co wiemy, zaczęła po śmierci ojca, więc to jest raczej dość smutna sytuacja. Jednak niektórzy świadkowie donoszą, że pani Natalia zdążyła już wyjść ze szpitala psychiatrycznego i mamy szczerą nadzieję, że żyje i ma się dobrze.